Dobry wieczór Państwu, 13. seria PGNiG Superligi. Jesteśmy w hali Pogoń w Zabrzu, gdzie Górnik podejmie Zagłębie Lubin. Szymon Ratajczak, Viaplay, Gębala. Zagranie do skrzydła prawego. Arkadiusz Michalak. Michalak w drugie tempo, zatrzymany. Gębala. Ależ teraz znakomicie przeczytał to Patryk Maurer. Ruszył do kontry, idzie do końca i trafia. Fantastyczne zachowanie Patryka Maurera. I poradził sobie Marcin Skodowski. Trudna sytuacja dla Artemienki, żeby liczyć na bramkę. A w odpowiedzi z prawego skrzydła Moryń. Jeszcze raz do Stankiewicza. Stankiewicz oddał do Morynia. Moryń przytomnie do Gębali. I Gębala zdobywa bramkę. Baczko. Rutkowski do lewego skrzydła. Marcin Skodowski bliski skutecznej interwencji. Artemienko. Rutkowski. Łyżwa. Jeszcze oddał do Maurera. Ostry kąt, ale sprytny rzut. Baczko. Molski w pierwszym kontakcie z piłką. Łyżwa do Tokudy. Tokuda właśnie do Molskiego na lewe skrzydło. I trafia. Dawid Molski do obrony. Teraz został i wykonał dobrą robotę. A z drugiej strony świetną robotę zrobił Marcin Skodowski, zatrzymując Patryka Maurera. Ciekawy, wyrównany fragment. I Zagłębie. Czy znajdzie tego wyrównującego gola, którego szuka? Zagranie do prawego skrzydła i poradził sobie Wojciech Hajnos. Kąt był ostry. Rzut z drugiej linii odbija Skodowski. Cały czas przy piłce Górnik. Bliscy byli szczęścia. Jeszcze mogliby wyjść na plus dwa. Rutkowski. Rutkowski. Błąd kroków. Ustawili się w murze zawodnicy Zagłębia. Zobaczymy, co zrobi Krzysztof Łyżwa. Szukał miejsca, ale rzucił nad bramką. A zatem po 30 minutach Zagłębie Lubin prowadzi z Górnikiem Zabrze 14 do 13. Baczko indywidualnie i pokonuje Marcina Skodowskiego. To Kuda, Rutkowski, zagranie do Kaczora na koło i broni. Dmytro Ilczenko pojawił się na pozycji obrotowego. Właśnie piłka do Ilczenki i jest bramka. Tym razem Skodowski pokonany. To Kuda znowu nadział się na lubińską obronę. Baczko aktywnie teraz. Zagłębie w obronie. Sygnalizacja gry pasywnej. Zagranie do koła. I trafił Dmytro Ilczenko. Zagranie na lewe skrzydło. I broni Marcin Skodowski. Rutkowski. Tokuda. Ilczenko. Rutkowski. Pokonany Marcin Skodowski. I trafia Dmytro Ilczenko, do którego dotarła piłka. Krawczyk, Rutkowski, Rutkowski, bramka. A każda kolejna będzie przybliżała Górnika do kompletu punktów. Zagłębie nie kalkuluje, szybko chcą zdobywać bramki. Walczą lubinianie w obronie. Łyżwa broni Procho, szansa na kontrę. Ruszył ile miał sił Michalak. Bramka zaliczona. Artemienko wszedł na drugie koło. Tokuda. Tokuda. I trafia. Bardzo ważna bramka Dmytro Ilczenki. Krawczyk. Tokuda indywidualnie i z bramką Japończyk. I co teraz zrobi Zagłębie? Muszą szybko trafiać. Wiedzą o tym zawodnicy Hipnera. Drozdalski nie kalkulował. I jest bramka. 31-29. Piekło dla zawodników Górnika. Atak, są coraz bliżej. Tokuda. Próba wkrętki. Jeszcze broni Procho. Jeszcze jedna kontra. Ale to jest koniec tego spotkania. 31-29. Górnik Zabrze pokonuje Zagłębie Lubin. Dmytro Artemienko wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu.
I to już wszystko, jeśli chodzi o mecz w Zabrzu. Górnik wygrywa z Zagłębiem Lubin 31-29. Szymon Ratajczak, Viaplay. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.